Cześć mamo! Mam dla Ciebie jeden z trzech filmów, które nagrałam specjalnie dla kampanii Sex Mom Stowarzyszenia Mudita. Wielkie dzięki za zaproszenie. No i przede wszystkim specjalnie dla Ciebie. Pozostałe dwa filmy dotyczą anatomii i dbania o zdrowie ginekologiczne oraz relacji z ciałem i tego, jak podchodzić do zdrowia i choroby. Zapraszam Cię do ich obejrzenia, ale najpierw spotkajmy się tu i teraz. To jest film o profilaktyce. Myślisz sobie, nic mi nie jest, włączam inny film, to nie będzie mi potrzebne, to stop, 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 stop. Absolutnie nie. Słuchaj, kurczę, polecę chyba z grubej rury. Przecież jesteśmy tutaj razem i możemy sobie tak rozmawiać. Słuchaj, ja zawsze uważałam, że dopóki nic mi nie jest, inaczej, że dopóki nie mam żadnych objawów, to nic mi nie jest i nie muszę chodzić do żadnego lekarza czy do żadnej lekarki. Nie najlepiej się to u mnie skończyło. W 2018 roku dostałam diagnozę raka szyjki macicy i nie miałam żadnych objawów. Z perspektywy czasu uważam, że pewne rzeczy może były objawami, ale wtedy tak o nich w ogóle nie myślałam. Myślałam, że wszystko jest normalnie. I jak mówię o tym komuś, to często zaczyna się taka rozgrywka w ping-ponga, bo ktoś mówi, ale jak to nie miałeś żadnych objawów? A ja mówię, żadnych. A ktoś mówi, ale ani jednego? A ja mówię, no nie. A ktoś mówi, a może jednak coś? No nie. A nie byłaś wieczorem bardziej zmęczona? No nie. A nie miałaś upławów? Nie. I jest taki ping-pong. No właśnie, nie miałam objawów, więc o co tutaj chodzi i co się tutaj dzieje? Chodzi o to, że nawet te potencjalnie groźne choroby w początkowych stadiach, a nawet nie tylko w początkowych, mogą nie dawać objawów. I najgorsze myślenie, jakim startujemy z tego miejsca, to jest: więc wolę nie wiedzieć. Więc skoro może coś we mnie być, to wolę nie wiedzieć, wolę spokojnie sobie żyć i odsuwać tę myśl. To jest naturalny mechanizm unikania tego, co niefajne. No, unikamy, to znaczy przesuwamy w nieskończoność czasem jakąś trudną rozmowę, zbieramy się do czegoś trudnego długo, albo mówimy, no to muszę do niego zadzwonić, mu powiedzieć, o, no dobra, no to nie, to dobra, to za pół godziny. To jest naturalne, uciekamy przed tym, co wydaje nam się niebezpieczne. Ale mamo, jest XXI wiek, a wręcz druga, nie, trzecia, tak to się przecież liczy, trzecia dekada XXI wieku. I co mogę Ci tutaj powiedzieć? To już nie są takie czasy, że wobec różnych chorób jesteśmy całkowicie bezradni. Czasem może się tak wydawać i bądźmy szczere, nie ze wszystkim medycyna radzi sobie kapitalnie. Czasem stajemy twarzą w twarz z bardzo trudnymi rzeczami. Z tym, że medycyna mówi, niewiele mamy do zaoferowania, że medycyna mówi, ajajaj, no niestety, ale to będzie dużo kosztowało. Tak, niestety trochę jest. Ale ta medycyna cały czas się zmienia. I nawet w 2018, to było dosłownie chwilę temu, jak ja zostałam zdiagnozowana, to leczenie już wygląda inaczej. I tak naprawdę, no, ja żyję w przeświadczeniu, że nawet jeżeli na przykład za kilka lat mój stan byłby poważny, to ta medycyna może już mieć na to swoje sposoby. To nie jest film o raku. To nie jest też film o mnie. To jest film o Twoim zdrowiu. Ale zaczęłam od takiej opowieści, od takiego przykładu, bo chcę Ci pokazać trochę, jak to działa, że nigdy nie warto porzucać nadziei, ale przede wszystkim różne rzeczy leczy się szybko i leczy się łatwo, gdy zostaną zauważone odpowiednio wcześnie, albo nawet zostanie zauważone to, że one są już za rogiem, ale jeszcze ich nie ma. Więc mamy naprawdę narzędzia. Dlatego profilaktyka jest ważna. A my to sobie trochę tak żyjemy, że to jest taka moja metafora drogi, że idziemy drogą, idziemy do przodu
I sytuacja wygląda tak, że lecę tą drogą i praca, i kariera, i rodzina, i zdrowie wszystkich wokół, i moje hobby, i piesek, i kotek, tu do weterynarza, tu do lekarki, tutaj muszę zrobić coś z ogródkiem, tu muszę naprawić szafkę, tutaj telewizor się zepsuł i tak dalej, i tak dalej. Tak to wszystko sobie działa. I ja lecę tą moją drogą, nie patrząc pod nogi. A właśnie pod moimi nogami jest zdrowie. Więc konserwujmy tę nawierzchnię naszego życia. I możesz powiedzieć, a bzdura. Ciotka Halina na przykład, to ona żyła zdrowo, chodziła cały czas na te badania, a na przykład i tak zmarła. Albo można powiedzieć, wujek Romek, on pił cały czas alkohol, palił papierosy całe życie, cały czas w stresie i nic mu nie jest. Ma chłop 90 lat i ma się świetnie. Tak, ale ani ten wujek, ani ciotka Halina nie rozwalają statystyk. Ty możesz być tą osobą. Twoja rodzina, twoje dzieci mogą być tymi osobami, które zgodnie z tendencją udowodnioną naukowo, przez to, że będziesz profilaktycznie działać, unikniesz czegoś złego. Profilaktykę dzielimy na pierwotną i wtórną. Właściwie jest jej więcej rodzajów, ale o tych dwóch sobie porozmawiajmy. Te dwa rodzaje wymienia się najczęściej. Profilaktyka pierwotna to jest to, co możemy zrobić w takim codziennym życiu. Styl życia. Nawet istnieje teraz już medycyna stylu życia. Co chcę tutaj, o czym chcę Ci przypomnieć? O aktywności fizycznej. My z mediów społecznościowych znamy, mamy ten model taki, tej osoby, która jest super wysportowana, ma na sobie ciuchy do uprawiania sportów za grube stówy albo nawet tysiące złotych i spędza codziennie 2 godziny na siłowni. Takie osoby są absolutnie super, podziwiam je, ale to nie znaczy, że to jest jedyna droga. I to nie znaczy, że to jest najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Więc jeżeli myślisz sobie, a gdzie ja tam będę się ruszać? Ja mam swoje życie, mam dziecko, mam wyzwania, ja nie mogę. To pamiętaj, że to mogą być nawet drobnostki. To mogą być sytuacje pod tytułem 10 minut dziennie, nawet 2 razy w tygodniu coś takiego, jakiegoś treningu z aplikacją, częstsze chodzenie na spacery, wstawanie od biurka, spędzanie czasu z rodziną na przykład na czymś bardziej aktywnym. Naprawdę, tu chodzi o zmianę nawyków. Druga sprawa to jedzenie. To też jest zmiana nawyków. Znowu, nie chodzi o to, żebyś rzuciła wszystko i zmieniła całkiem dietę całej rodziny, szczególnie, że często ktoś mówi, u mnie to jest niemożliwe, bo gotujemy razem w rodzinie, a ktoś tam w rodzinie w ogóle nie ma opcji, żeby zjadł coś tam. Dobra, drobne zmiany nawyków. Jeżeli już robisz tego grilla, to może go zrób tak, żeby nie przypalać tego jedzenia. I może niekoniecznie niech tam będzie tylko i wyłącznie tłuste mięso. Może spróbuj jakiegoś fajnego przepisu na warzywa. Zastanów się, może fajne będzie jednego poranka zjedzenie śniadania nie takiego, że jest smażony boczek, tylko jednak czegoś innego. Teraz są takie fajne bowle, nie wiem czy wiesz co, to chyba już dość popularna opcja, czyli taka micha, w której są różne pyszności. Więc chodzi o nawyki. To samo jeśli chodzi o używki. Nie wiem kiedy będziesz oglądać ten film, ale ja nagrywam go w czerwcu. Wchodzi właśnie lato i już tak od razu myślimy, o tak, ciepło, balkonik, ogródek to piwko. No właśnie, a może nie? A może niech tym nawykiem nie będzie picie alkoholu, który jest zawsze szkodliwy i jego ewentualne dobroczynne działanie nie przewyższa jego szkodliwości, tylko jakiś kolorowy sok, jakieś smoothie, woda z różnymi owocami, to naprawdę są fajne rzeczy. No i co jeszcze? Picie wody to jest całkiem okej, a oprócz tego jeszcze wymienilibyśmy wiele innych rzeczy. Natomiast jedną z nich, nauka od niedawna wie to na pewno,
jest kontakt z ludźmi. W ogóle to, że mamy kontakt z różnymi ludźmi, też wpływa pozytywnie na nasze zdrowie oraz dobrostan psychiczny. Proszę Cię, nie mów, że przecież to się nie da, to człowiek, w ogóle nigdy nie wiadomo, kto jest tym człowiekiem. Człowiek żyje w takim stresie, że to jest niemożliwe, moje życie jest trudne. Okej, rozumiem to, ja tego kompletnie nie neguję. Chodzi mi o to, że i tak możesz zawsze chociaż o ciupinę o siebie zadbać. Poznać na przykład różnego typu narzędzia, które pozwolą Ci się o ciupinę mniej stresować. I nie chodzi o to, że jak się zezłościsz, to ktoś Ci powie, nie złość się, bo to nie działa i wiemy, jak to na nas działa, jak płachta nawyka. Tylko o to, że jeżeli wieczorem, na przykład przed snem, zrobisz sobie krótką medytację, wyciszysz się, pobawisz się z psem, chwila dla siebie, spokojne działanie, nie wiem, w łazience, ze sobą, jakaś taka własna, prywatna, choćby malutka przestrzeń, inne nastawienie do poniedziałków, a nie spuszczanie jednej siódmej swojego życia po brzytwie, bo to poniedziałek, więc fatalnie. To nastawienie wiele zmieni. Nastawienie również do tego, że to, co nas spotyka złego, nie jest naszą winą. To znaczy czasem jest w pewien sposób, ale to słowo wina jest zbyt obciążające. Przecież w każdej chwili swojego życia zrobiłaś to, co najlepsze dla Ciebie i swoich bliskich. Nie mów, mogłam przewidzieć. To wygląda w taki sposób, że gdybyś mogła przewidzieć, to byś przewidziała. Tak to tutaj działa. Więc tak to wygląda. No a co z profilaktyką wtórną? Jeszcze o profilaktyce pierwotnej, to jeszcze bym powiedziała może o chorobach przenoszonych drogą seksu. W końcu kampania nazywa się Seks Mam i trochę o seks chodzi, a nawet bardzo. Więc tutaj powiem szczerze, że najważniejszą sprawą jest zabezpieczanie się i pamiętanie o tym, że takie chwile pod tytułem jakby jutra miało nie być, mogą mieć skutki długotrwałe. Więc uważajmy na to, warto w internecie sobie poczytać, jak się bronić przed właśnie tymi chorobami. Je się określa też jakby co takim mianem STI, Sexually Transmitted Infections, czyli infekcje przenoszone właśnie drogą seksu. Warto też zaszczepić siebie i bliskich przeciw wirusowi HPV, tu chodzi o raka szyjki macicy, ale nie tylko, o raka odbytu, raka sromu, pochwy, penisa, o raka ślinianek, gardła, tutaj w obrębie głowy i szyi. I oprócz tego, dość ważną sprawą są badania. I właśnie to jest profilaktyka wtórna. Czyli profilaktyka wtórna polega na tym, żeby robić sobie różnego typu badania lekarskie i nie tylko, bo mogą być również takie domowe. Już powiem, ale nie, że każde może być w domu lub u lekarza. Zaraz to wszystko wyjaśnię. Żeby sprawdzać, czy w naszym organizmie wszystko jest okej. I tych badań jest trochę, one są, niektóre z nich są refundowane w pełni, inne nie, one w dużej mierze mogą zależeć od tego, jaką masz historię rodzinną i własną teczkę medyczną, więc powiem o nich dosyć ogólnie. Jeżeli masz szyjkę macicy, to warto co roku robić cytologię. Cytologia jest płynna i klasyczna na szybkę. Ta płynna prawdopodobnie zastąpi tę klasyczną. Płynna ma wyższą wartość diagnostyczną, czyli daje pewniejszy wynik. Dlatego można ją robić rzadziej. Niektórzy mówią, że nawet co 3 lata, 2-3 lata, ale cytologię na szybkę bezwzględnie robimy co roku. I ta cytologia zawsze powinna być robiona szczoteczką, a nie patyczkiem. Masz prawo zapytać o to w gabinecie ginekologicznym. USG warto robić i tarczycy, szczególnie, że my kobiety częściej mamy tam kłopot. USG warto robić piersi, no według zaleceń od 30 roku życia, ale można też zacząć wcześniej, to wszystko zależy.
co roku USG dopochwowe, transwaginalne, przezpochwowe, tego, co jest wewnątrz naszego podbrzusza, róbmy absolutnie co roku. Oprócz tego warto też raz na 2 lata zrobić sobie USG jamy brzusznej. Różnie lekarze i lekarki do tego podchodzą, ale co jakiś czas warto zerknąć, co tam w naszych bebechach się dzieje. I jeszcze może wrócę do tematu wizyt ginekologicznych i cytologii, bo oprócz tego dobrym pomysłem może być również test na HPV, czy mamy ten wirus. Nie można tego zrobić z krwi, bo ten wirus jest tylko w jednym miejscu ciała, a nie wszędzie, więc nie wierzcie w to, że to, czy wirus HPV jest na przykład na szyjce macicy, jest w stanie pokazać test ze śliny. To tak nie działa. No i co? Oprócz tego, po 50, a nawet wcześniej, robimy regularnie mammografię. Mammografia to również jest badanie piersi, tak jak USG. Koniecznie je róbmy. Rak piersi jest dość częstym nowotworem złośliwym. To takie ważne, żeby wyłapać go bardzo wcześnie, bo wtedy jest praktycznie całkowicie uleczalny. No i co miesiąc róbmy samo badanie piersi, kilka dni po miesiączce. Jeżeli jesteś osobą miesiączkującą, na mojej stronie agaszuścik.com jest film instruktażowy, a oprócz tego co miesiąc, w ostatni dzień miesiąca o 20, robimy samo badanie piersi razem na Instagramie. Badania krwi też warto sobie robić, najlepiej z całą rodziną co roku, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. Warto też co jakiś czas kontrolę robić okulistyczną, kontrolę dentystyczną i obserwować, czy jakieś pieprzyki na naszym ciele nie zmieniają się. Powiedziałam o tym w sposób bardzo sprasowany. Dużo, na pewno można by to było dodać, z wieloma rzeczami, które wymieniłam, można by było dyskutować, nagrywać kolejne filmy, ale ten film ma być krótki i ten film ma przypomnieć Ci o tym, żebyś dbała przede wszystkim o siebie. Tak jest. Więc profilaktyka to nie bzdura. To sposób na to, żeby być zdrowszą dla siebie i innych. Mamo, jesteś super. Dziękuję uprzejmie Stowarzyszeniu Mudita za zaproszenie. Super jest kampania Seks Mam i cieszę się, że mogę być jej niewielką częścią. Buziaczki! Zdrówka!